No dobrze, Pipo, ale przestań już skakać. Mamo, obie przecież wiemy, że to niemożliwe, żeby urósł w ciągu ostatnich 5 minut, co nie? Prawda? No kto by pomyślał? Co? Pipo, derdaj stąd, teraz moja kolej, zmierzcie mnie! Tata! Dajcie, tacie buziaka. A ja dziś zjadłem robaka. O, to nowe danie mamusi. Tylko jej nie mówcie. Słyszałam. No, moi mali, odsuńcie się. Kobieta z dzieckiem idzie. Tato, tato, zobacz, jaki jestem duży. Właśnie się mierzyliśmy. Rosnę jak na drożdżach. Jestem taki duży jak ty, kiedy byłeś mały. No, fakt. To jeszcze nic, bo mi się rusza ząb, widzisz, widzisz? No już, 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 diabełki. Nie położyłam was spać, żebyście przywitali się z tatą. Ale teraz zmykajcie. Tato, musisz iść. Nie, możecie zostać. A my z mamą będziemy się tulić i powtarzać, jak bardzo się kochamy, prawda, myszko? Niu, 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 niu. Ble, brano! No. To czego chciał, jaśnie pan? Wiesz co, nie miał czasu. Nie miał czasu? Jak to? Sam nie wiem. Co on sobie wyobraża? No wiesz, w końcu to król, ma sporo na głowie. Nie, 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 nie. Król królem, ale tak się po prostu nie robi. Myszko? Na twoim miejscu wróciłabym tam i zażądała wyjaśnień. Dokładnie tak. Myszko, proszę, pomyśl o dziecku. Pacza, nic mi nie jest, a dziecku też się nigdzie nie śpieszy, ale ktoś temu królowi powinien naprawdę utrzeć nosa. Potraktował cię jak... Ach! Muszę coś pozmywać. Kochanie, w porządku? Tak, jasne, tylko jestem trochę zmęczony. Pójdę zająć się wozem.